Cześć panowie, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym poradnikiem układania fryzur. Ja jestem Paweł, witam was na kanale dla gentlemana i dzisiaj pokażę, w jaki sposób układam mojego pompadora z przydziałkiem, bo jest to fryzura, którą noszę już właśnie od dłuższego czasu na zmianę ze side partem, z pompadurem bez przydziałka oraz taką luźniejszą fryzurą czesaną dłońmi i wydaje mi się, że pompadur jest naprawdę bardzo ciekawą, interesującą fryzurą, ale wymaga właśnie trochę techniki, trochę umiejętności, dlatego chciałbym wam pokazać, w jaki sposób ja to robię, żeby wam było łatwiej. No i zacznijmy od pierwszej bardzo istotnej rzeczy przy czesaniu naszego pompadura, czyli dobrego cięcia. Tutaj musimy zwrócić uwagę, żeby mieć po prostu cięcie dostosowane do pompadura, do tego czesania, no bo po prostu będziemy musieli mieć troszkę mniej ciężaru na naszych włosach. Tutaj dobry barber będzie wiedział, w jaki sposób sprawić, żeby te włosy właśnie miały trochę więcej lekkości, żeby łatwiej było je unosić. I drugą rzeczą jest to, że potrzebujemy troszkę więcej długości na naszych włosach. Tutaj ja zazwyczaj mam grzywkę albo do nosa, albo do ust, coś takiego, więc no raczej troszkę dłuższa, żeby po prostu te włosy ładnie mogły się położyć na tych włosach bardziej z tyłu, bo to, w jaki sposób układamy naszego pompadura, to właśnie czeszemy go w ten sposób, że te włosy nie są postawione na sztorc jak w jakimś irokezie czy coś takiego, tylko właśnie są zaczesane jedne na drugie, także o tym pamiętamy. I co się z tym wiąże, żeby mieć dłuższą grzywkę, też potrzebujemy troszkę dłuższych boków, bo zawsze jest tak, że fryzura jest jedną całością. Nie traktujemy oddzielnie góry, nie traktujemy oddzielnie boków, wszystko musi się tak ładnie razem łączyć, więc jeżeli mamy troszkę dłuższą górę, to też potrzebujemy troszkę dłuższych boków i zazwyczaj super z taką fryzurą też wygląda taper albo ewentualnie low fade. I kolejną właśnie rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest dobre suszenie naszych włosów, bo właśnie to przygotuje naszą fryzurę do dobrego układania, będziemy mieli więcej w tych włosach po prostu takiej kontroli nad nimi, więcej też chwytu, no i oczywiście objętości, o którą przecież tam chodzi przy układaniu naszego pompadura. Także tutaj po pierwsze musieliśmy zwrócić uwagę na suszenie z odpowiednim prestylerem do włosów i ja dzisiaj użyłem nawigatora od Rarecrafta. On właśnie daje dobry chwyt, taką fajną też teksturę, która pozwala, żeby po prostu ten pompadur lepiej się trzymał, żeby po prostu no, nie rozpadał się w ciągu dnia. I moja technika suszenia pompadura jest taka, że zazwyczaj suszę te włosy symetrycznie, czyli mimo, że mam ten przydziałek, to i tak suszę te dwie strony włosów w bardzo podobny sposób, z tego względu, że zauważyłem, że tak naprawdę nie potrzebuję suszyć tej strony z przydziałkiem troszkę inaczej, bo jak będę je suszył właśnie nawet tak do tyłu mocno, to one po prostu będą się lepiej układały, tak bardziej jakby na skos, bo no, naturalnie te włosy chciałyby się układać w dół, a niekoniecznie nam może właśnie o to chodzić. Także no, ja proponuję układać tak naprawdę, suszyć je po prostu tak, jakby ta fryzura trochę nie miała tego przydziałka, a nim zajmiemy się później przy czesaniu grzebieniem. No i właśnie to, w jaki sposób ja suszę tę fryzurę, to właśnie zaczynając od tych boków, później przychodzę do tyłu, bo właśnie to jest rzecz, którą często pomijamy trochę w naszej fryzurze, a myślę, że to jest bardzo ważną rzeczą, żeby ten tył fryzury też świetnie wyglądał, mimo że my go nie widzimy. A następnie zaczesuję moje wszystkie włosy do przodu, żeby po prostu móc się dostać do tych włosów na czubku głowy, bo ja zazwyczaj w taki sposób je suszę, że zaczynam od wysuszenia tych włosów tutaj i przechodzę warstwami od tyłu aż do przodu, więc tutaj potrzeba troszkę może więcej takiej cierpliwości przy suszeniu tych włosów, no bo właśnie trzeba przejść linia po linii, aż do naszej grzywki. Także nie zaczynamy od grzywki, właśnie na tej grzywce kończymy. Właśnie chodzi o to, że przy tworzeniu objętości zwracamy na to uwagę, żeby ta objętość była taka warstwowa, nie? Że włosy z przodu układają się na tych włosach z tyłu. Więc jeżeli nie zbudowaliśmy objętości na włosach, które są na czubku głowy albo gdzieś tam w środku fryzury, to tą grzywkę po prostu no, nie uniesiemy jej. Ciężko jest unieść tą grzywkę, jeżeli nie ma się ona na czym oprzeć. Także o tym pamiętamy.
No i właśnie przechodzimy do nakładania naszej pomady i układania tych włosów. I ja dzisiaj użyłem glinki woskowej Harden. Ja bardzo właśnie lubię woskowe pomady do układania mojego pompadura z tego względu, że wychodzą mi wtedy bardzo takie okrągłe te kształty. I właśnie kształt myślę, że jest taką najważniejszą rzeczą przy czesaniu pompadura, bo po prostu no, nie najważniejsza jest dla mnie sama wysokość, tylko właśnie jeżeli będziemy mieli bardzo wysokiego pompa, ale on będzie taki trochę kwadratowy albo trójkątny, no to ja wolę jednak troszkę niższego, ale właśnie takiego bardzo ładnego, okrągłego. Więc o tym, panowie, pamiętamy i zaraz wam pokażę, w jaki sposób to osiągnąć. I oczywiście przy nakładaniu musimy zwrócić uwagę na to, żeby nałożyć tej pomady odpowiednio dużo. No bo jeżeli rozpada wam się fryzura, nie wiem, na przykład po godzinie od ułożenia, to znak, że coś tutaj poszło nie tak, albo gdzieś tam na przykład technika układania, albo jest po prostu tego produktu za mało. Także moją po prostu taką złotą zasadą układania włosów jest to, że muszę nałożyć tak dużo produktu, żeby po prostu starczyło, żeby ta fryzura wytrzymała. No i nakładamy po prostu na wszystkie włosy tak równomiernie, żeby nie było tylko na grzywce, ale też gdzieś tam z tyłu, z boku, na górze, żeby po prostu ta fryzura miała taką podstawę, taką bazę, na którą się trzyma. No i wtedy przechodzimy do rozczesania tych włosów, żeby lepiej jeszcze rozprowadzić te włosy, tę pomadę na naszych włosach, żeby po prostu nie było miejsc, gdzie gdzieś tam jest nierówno tego produktu. No i po prostu, żeby też nie było jakichś splątanych po prostu włosów. A dalej ja po prostu przechodzę do wyczesania mojego przydziałka. I moja technika wyczesania przydziałka jest no w sumie chyba dość prosta, że zazwyczaj zaczesuję te włosy pod takim kątem, w jaki chcę sposób ten przydziałek wydzielić. Czyli po prostu tutaj wyczesuję te włosy w ten sposób, a następnie właśnie znajduję ten przydziałek po prostu przykładając mój grzebień do włosów i zazwyczaj to jest tak, że po prostu nasz przydziałek powinien być od naszego zakola do naszego wicherka. Także taka prosta zasada, czyli oddzielam te włosy, zaczesuję ładnie te włosy przy uchu, żeby po prostu wszystko było gładko, zaczesuję włosy z tyłu i przechodzę do kolejnego etapu, czyli zbudowania objętości. I do tego po prostu używam takiego dość specyficznego grzebienia, czyli afropika. I ten grzebień do afro jest no trochę nieczęsto spotykany, ale myślę, że naprawdę kluczowy. Tutaj bez niego ciężko będzie zbudować dobrą umiejętność i tak naprawdę dałoby się ułożyć naszego pompa przy użyciu zwykłego grzebienia, ale będzie to po prostu ciężkie, trudne i nie stworzymy tak dużej objętości. Także coś, od czego zaczynam, to rozczesanie tych włosów. Troszkę tak, no, troszkę na odwal może. Nie chodzi tutaj o stworzenie jeszcze idealnego kształtu, tylko chodzi o zbudowanie wstępnej objętości. Także skupiam się na tym, żeby te włosy na czubku głowy mocno unieść, a dopiero potem przechodzę do włosów na mojej grzywce i kiedy po prostu już zbuduję tą lekką objętość, mogę przejść do bardziej starannego tworzenia tego kształtu. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby stworzyć te kształty takim w kształcie S litery, czyli zaczynamy od naszej grzywki i po prostu unosimy ją w jedną stronę, a następnie zakręcamy na drugą stronę, czyli to nie jest tak, że te włosy są wprost do tyłu zaczesane, tylko właśnie grzywka idzie w jedną stronę, a później zakręca w drugą i właśnie chodzenie takimi S-ami trochę sprawi, że te włosy będą się po prostu lepiej trzymały, co myślę, że jest bardzo ważne w przypadku takiej wyższej fryzury. I właśnie w ten sposób tworzymy tą fryzurę i właśnie staramy się na tyle głęboko te zęby naszego grzebienia zagłębić, żeby przeczesywać wszystkie włosy. To, co powiedziałem wcześniej, nie traktujemy fryzury jako oddzielne elementy, typu na przykład oddzielnie boki, oddzielnie grzywka, oddzielnie szczyt, tylko fryzurę traktujemy jako całość. Także unosząc grzywkę, unosimy też włosy po środku, bo tak jak też powiedziałem wcześniej, nasza fryzura po prostu musi się trzymać. Jedne muszą się włosy trzymać na drugich, także musimy po prostu sprawić, żeby ta grzywka po prostu trzymała się na uniesionych wcześniej włosach na środku głowy. Myślę, że to jest naprawdę szalenie ważne. I kiedy już stworzymy tą objętość, przechodzimy do przeczesywania tych włosów takim po prostu zwykłym grzebieniem. Tutaj będziemy po prostu wyrównywać jakieś włosy, żeby po prostu było to gładko zaczesane fryzura, bo im gładziej zaczesany pompadur, tym się lepiej trzyma. O tym
tym panowie pamiętamy. I taką moją techniką, która sprawi na przykład, że będziemy w stanie zrobić jeszcze wyższego pompadura, to jest właśnie to, że biorę mój grzebień do afro i zagłębiam go w moich włosach i unoszę mocno te włosy, przytrzymując drugą ręką te włosy. I w taki sposób będziemy mogli stworzyć bardzo wysokie pompadury, jak tylko chcemy, ale trzeba pamiętać, że w ten sposób układając te włosy troszkę właśnie będziemy tworzyć takie no kwadratowe te kształty, tak? Włosy z przodu będą troszkę właśnie takie no zbyt płaskie, więc druga technika będzie też szalenie ważna, żeby lekko zagłębić te włosy w taki sposób, żeby po prostu lekko zaokrąglić ten kształt na środku, na przodzie naszych włosów, żeby po prostu to wyglądało bardzo estetycznie, bo to, co powiedziałem wcześniej, kształt w pompadurze jest najważniejszy. Nie zawsze chodzi o tą wysokość. Jeżeli będziemy mieli właśnie bardzo wysoki pompadur, ale po prostu będzie taki no, kwadratowy, no po prostu ja wolę jednak troszkę niższy, ale bardzo okrągły, bardzo właśnie taki no, z fajnymi detalami. No i oczywiście później ostatnio robimy popraweczki naszym grzebieniem takim zwykłym, standardowym i mamy fryzurę gotową. No i mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda, że łatwiej będzie Wam fryzurę tą czesać. No i jeżeli macie jakieś pomysły, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym filmie, to dajcie znać o tym w komentarzach. Jeżeli spodobał się ten film, to oczywiście stawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!